Przygotowując się na przyjęcie nowego członka rodziny, oczekujący rodzice zwykle podejmują różnego rodzaju kroki, aby przygotować siebie i swój dom. Kupują książki dla dzieci, zabezpieczają dom, kupują więcej pieluch niż są w stanie policzyć i przygotowują pokój dla dziecka. Jednak gdy pewna para z Anglii dowiedziała się, że będą mieli małą dziewczynkę, przyszły ojciec miał całkiem wyjątkowy i ciekawy pomysł. Zamiast zwykłych rzeczy postanowił zrealizować plan, który trwał dłużej niż 6 lat, aż w końcu dochodzi do skutku. Kiedy skończył, okazało się, że całkowicie było warto. Kiedy mężczyzna dowiedział się, że jego żona wkrótce urodzi, wiedział, że czas zacząć się przygotowywać. Jednak pomysł ten przygotowania się do pierwszego dziecka nie był tym, czego większość ludzi mogłaby się spodziewać. Zanim urodziła się jego córka, postanowił ukryć coś w swoim domu, aby później mogła to znaleźć. Mężczyzna wziął ten projekt na poważnie i faktycznie czekał, aż jego córka skończy 6 lat, aby jej go ujawnić. Kiedy jego córka miała 6 urodziny, powiedział jej, żeby wyczyściła stary kufer pełen śmieci. Nie zauważyła, że tata miał włączony aparat i że jej babcia i matka wpatrywały się w nią. Opróżniając kufer z nielicznych drobiazgów, dziewczynka w końcu znalazła coś, czego się nie spodziewała. Był to stary i pomarszczony kawałek papieru, ale co to było? Oczywiście była to mapa skarbów. Mała dziewczynka natychmiast poprosiła ojca, aby ten pomógł jej dowiedzieć się, co to jest za mapa. To była prawdziwa okazja i oboje próbują znaleźć skarb. Mała dziewczynka wkrótce zorientowała się, że stara mapa była w rzeczywistości mapą jej domu. Wyszli na korytarz i próbowali się zorientować, gdzie co jest. Dziewczynka była bardzo podekscytowana i za wszelką cenę chciała znaleźć skarb. Z pomocą ojca dziewczynka zorientowała się, że skarb znajdował się w jej własnej sypialni. Cała rodzina podążała za nimi, a kiedy znaleźli się w pokoju, dokonała niesamowitego odkrycia. Na mapie była jedna wielka wskazówka, która powiedziała jej, gdzie ma szukać w swoim pokoju. Czy była to skrzynia skarbów wypełniona złotymi medalionami skradzionymi przez jakiegoś oszałamiającego pirata minionych dni? W pokoju nie znalazła skrzyni ze skarbami, ale dowiedziała się, że w jednej ze ścian jej sypialni ukryty jest sekretny pokój. Musiało to być jednak ukryte, ponieważ nie widziała drzwi ani przejścia. Czy może jednak to był ślepy zaułek? Wtedy tata zapukał do ściany i zauważył niezwykłe zagłębienie i głuchy dźwięk dochodzący zza panelu. Razem byli w stanie wskazać dokładne miejsce tajemniczego pokoju. Co tam może być? Czy może tam być zaginiony skarb? Ojciec małej dziewczynki przyniósł prawdziwą piłę elektryczną, aby mógł wbić się w ścianę i zobaczyć, co się za nią kryje. Oczywiście jego córka nie miała pojęcia, że on wiedział o ukrytym pokoju i o tym, co tam się znajduje. Po wycięciu kwadratu wystarczająco dużego, aby jego córka mogła się tam przeczołgać, ojciec usiadł i patrzył ze zdumieniem. Jego mała dziewczynka odsunęła panel, aby odkryć sekretny pokój zaznaczony na mapie. W środku dziewczynka nie mogła uwierzyć w to, co widziała. To całkowicie nowa przestrzeń w jej domu, która przez cały czas znajdowała się obok jej sypialni. Po tym wszystkim zauważyła coś ciekawego. Okazało się, że to maleńka skrzynia. To musi być ten tajemniczy skarb. Z początku myślała, że będzie to góra pieniędzy, ale kiedy ją otworzyła, nie mogła być bardziej zaskoczona. Był wypełniony wszelkiego rodzaju drobiazgami, takimi jak stare monety i biżuteria. Mała dziewczynka nie mogła uwierzyć w jej niesamowite odkrycie. Była tak podekscytowana, że jej ojciec nie miał serca, aby powiedzieć jej, że była to zaplanowana zabawa, którą stworzył jej dla rozrywki. Była zbyt podekscytowana. Mała dziewczynka nie mogła przestać się chwalić niesamowitym odkryciem swojej matce i babci. To wystarczyłoby dać jej frajdę na całe godziny. Oczywiście pomysł taty się opłacił. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jakie to musiało być niesamowite odkrycie dla tej małej dziewczynki? Przecież każdy z nas, gdy był mały, marzył o znalezieniu zaginionego skarbu. To było tak, jakby ożyła bajka lub stara piracka historia. Było jasne, że była całkowicie zaskoczona. Mała dziewczynka spędziła resztę dnia przeglądając pudełko skarbów. Matka i babcia wydawali się również podekscytowani spędzeniem czasu na zabawie z nimi. W końcu nie widzieli zawartości pudełka od ponad pół dekady. Wszyscy przygotowują się do przyjścia dziecka na różne sposoby, podczas gdy pomysł tego ojca okazał się być niesamowity. To sprawiło, że było to o wiele bardziej wyjątkowe. Wystarczyło jedno spojrzenie na twarz jego zachwyconej córki, żeby wiedzieć, że zachowa to wspomnienie na zawsze. Te zdjęcia przedstawiają poszukiwania skarbów. Wystarczy zobaczyć reakcję małej dziewczynki. Na szczęście jej ojciec nakręcił cały film, który też za kilka lat planuje jej pokazać. Jak słodko. To niesamowite mieć takiego ojca. A teraz kto jest gotowy, aby przygotować własne niesamowite poszukiwania skarbów? Ja Was zapraszam do mojego sklepu z koszulkami oraz na mojego Instagrama. Trzymajcie się, cześć!